Eksploracje SCP-PL-043, część druga. Trzecie pomieszczenie. Oddalone od poprzedniego około 200 metrów. To równie wąski, 10-metrowy przedsionek, na którego wschodniej ścianie znajduje się kolejna śluza. Według informacji z mapy, miejsce to prowadzi do sieci głębokich jaskiń, w których składowano odpady radioaktywne. Jednakże, przed śluzą zagrożenie radiacyjne rośnie wykładniczo. Eksplorację tymczasowo zawieszono. Opracowany został projekt mający na celu zlokalizowanie ewentualnych wejść do sieci jaskiń. Poznanie, jakie odpady radioaktywne były składowane w tym miejscu, może pozwolić na wcześniejsze zrozumienie, czemu służył cały kompleks. Fundacja nadała temu celowi wysoki priorytet. Czwarte pomieszczenie. Oddalone od poprzedniego około 450 metrów. Jest to hala magazynowa o rozmiarach 350 metrów na 2000 metrów na 700 metrów. Pomieszczenie zalane jest nieskażoną wodą o głębokości do 30 cm. Na przeciwległej ścianie znajduje się szereg drzwi prowadzących do habitatu. Kilkukilometrowa strefa mieszkalna. Sam układ pomieszczenia jest niejednoznaczny w kwestii tego, co można było w nim przechowywać. Po chwilowym przywróceniu zasilania do pomieszczenia na suficie zlokalizowano prowizorycznie zamknięty, zaspawane metalowe płyty, otwór o średnicy około 50 metrów. Eksploratorzy donoszą, iż słychać echo głosów kilku rozmawiających ze sobą po polsku osób, mimo że cała grupa milknie. Potwierdzono jednakże, iż z centrum hali co 22 minuty na około 10 sekund rozbrzmiewa dźwięk o wysokim tonie, który wymusza na eksploratorach zakrycie uszu dłońmi. Analiza fizyczna wykazuje niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów słuchowych w razie nienoszenia odpowiednich, aktywnych słuchawek tłumiących. Hipocentrum fali dźwiękowej jest fizycznie niewidoczne. Habitat. Pomimo braku niebezpiecznego promieniowania, strefa mieszkalna jest niezwykle trudna do poruszania się z racji swoich rozmiarów oraz faktu, iż panuje w nim bałagan, który przez nieuwagę kilkoro eksploratorów doprowadził już do śmierci. Chwilowy dopływ prądu do habitatu ujawnił skrajnie intensywne oświetlenie wewnątrz, prawdopodobnie mające za zadanie symulować dzień. Aktualnie prowadzone jest eksploracji habitatu z wykorzystaniem noktowizorów. Dwie pierwsze grupy, które weszły do strefy mieszkalnej w 2005 roku, nadal z niej nie wyszły. Rozpatrywane jest ryzyko SCP-PL-043-1 bądź innego, nierozpoznanego jeszcze zagrożenia. Piąte pomieszczenie. A przecież muszą wiedzieć, co tam jest! Doktor... Wskaż palcem, kto naprawdę wie. Osobiście przy temu medal do fartucha. Doktor. Szóste pomieszczenie. Oddalone od poprzedniego o... Pomieszczenie nie jest w pełni poznane. Są to metalowe drzwi, za którymi, po zapukaniu, pojawia się nierozpoznawalna istota bądź istoty. Zwykle można z nimi porozmawiać, o ile eksplorator od razu poda cel swojej rozmowy. Istota ta, co prawda, odpowiada na większość pytań, nawet dotyczących samego kompleksu, ale istnieje wysokie ryzyko, że żadna z udzielonych odpowiedzi nie jest poprawna. Problematykę tę egzemplifikuje poniższy transkrypt rozmowy między doktorem a ową istotą. Ponadto, kiedy nie przeprowadzana jest żadna rozmowa, zza drzwi słychać głośne śmiechy kilku osób, niezrozumiałe rozmowy w języku polskim oraz odgłosy stukania szkła. Na mapie miejsce to podpisane jest jako kasyno.
Każda z dotychczasowych prób otworzenia drzwi kończyła się czasowym uruchomieniem ochrony radioaktywnej w najbliższym rejonie. 30 czerwca 2007 roku. Godzina między 16.07 a 16.10. Doktor puka do drzwi. Słychać odgłosy przesuwania krzesła, krótkiego śmiechu, a następnie kroki zbliżającego się do drzwi. Ta. Dzień dobry. Dobry. O co się rozchodzi? Chciałbym zadać panu kilka pytań. A może pan jeszcze wejdzie na kawę? Naprawdę? Nie. Pytajcie i w drogę. Oczywiście. Na początek chciałem pana poprosić o rok, jaki dzisiaj mamy. Co dziś mamy za rok? 1942. Okej, dziękuję. A może mi pan powiedzieć, do czego służy ten kompleks? No, wielu rzeczom. Odkryciom podziemi, nauce, sprawom wojskowym. Jakim sprawom wojskowym? Że co? Powiedział pan, że ten kompleks służy m.in. sprawom wojskowym. Chodzi o drugą wojnę światową? Nic takiego nie powiedziałem. To mi jeszcze służy nauce. O podziemiach. Rozumiem. Przedostatnie pytanie. Czy są tu jakieś ładunki jądrowe? Ta, mamy tu dwa. Okej, ostatnie. Mamy dzisiaj rok 1960. Dobrze zrozumiałem? No, tak. Rozumiem. Dziękuję i do usłyszenia. Słychać oddalające się kroki, po chwili rozmowy nieznanych istot są wznowione.